Zaczynamy sobie pojedynek. Mam nadzieję, że wszyscy się zbiorą. I tak, robimy pojedynek Ford kontra Chevrolet. Przejeżdżamy trzy wyścigi. To są trzy wyścigi. Tu widzicie palce, raz, dwa, trzy. Trzy wyścigi. Szosowy, offroadowy, taki, że przełajówkę jedziemy. I szutrowy, nie? Trzy wyścigi przejeżdżamy. Trzy pierwsze miejsca się liczą. Albo może dzisiaj zrobimy taką małą zmianę, że przejedziemy cztery wyścigi. No bo jak już wygra jedna marka... Nie, to bez sensu. Zróbmy te trzy wyścigi. Tak jak było zawsze, było okej, nie? Trzy wyścigi i jest zajebiście. I robimy do klasy S1. Do klasy S1 robimy samochody. Tak, właśnie zapomniałem powiedzieć, że do klasy S1 robimy samochody. Fordy albo Chevrolety. Ja wezmę Chevroleta. Także polecam wziąć Fordy. Macie tam Mustangi, taki wybór zajebisty macie w Fordach. Patrzcie, tu już Mustangi biorą. Jest 9 osób, ja jeszcze doproszę resztę, bo może ktoś tam dołączył do party. Jezu. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Na razie testujemy tak, Fordy kontra Chevrolety. Czekamy, aż jeszcze reszta osób zrobi sobie swoje furki. Ja już swoją kończę. Czy mam dziewczynę? Michał, pytasz się. Jakby pytała się o to jakaś dziewczyna, to jeszcze bym zrozumiał, ale chłopak? A jest dziwne! Przynajmniej dla mnie, no ja nie wiem jak tam u ciebie. Zobaczymy jak będzie z tą korwetą. Chevrolet kontra... Ford. Wow. Na zakrętach trzeba uważać. Akurat ten model korwety mi się mega, mega podoba, bo te nowsze korwety jakoś tak nie przepadam za nimi z wyglądu. Ale te właśnie starsze i te piękne zegary w środku. Wow. Super sprawa, przejechałbym się taką, naprawdę. Patrzcie jak tutaj w ogóle fajnie silnik drga pod tą maską z jakiejś pleksy czy czegoś. Widzicie jak dodajemy gazu? Jak się zwiększa częstotliwość drgań, to silnik tak staje jakby w miejscu, nie? Widać bardzo dobrze na... jak się zatrzymamy. Widzicie? Zajebiste to jest, nie? Czy są w ogóle na tym streamie jakieś dziewczyny? Maciek albo szuka dziewczyny, albo chłopaka. To Maciek. Wszystko jedno Maćkowi. No dobra, jest tu jakieś ten... Jest tu jakaś miejscówka, no. Tu się zajeżdża, o. O to mi chodziło. Idzie na trawniku. Jakieś super auta. Czyli co, klasa S1, Fordy kontra Chevrolety. Robimy szybkie tutaj spotkanie. Dobra, jest korwetta ta najnowsza. Znaczy ta nowa już, ona nie jest aż taka najnowsza, nie? Czy zlot? Nie, robimy takie tylko szybkie spotkanie, nawet nie jest to, nie będzie to taki typowy zlot, tylko takie szybkie spotkanie przed wyścigami sobie robimy. Bo my robimy dzisiaj pojedynek Ford kontra Chevrolet. Tak? Tutaj Camaro sobie przyjechało, Ford Transit nawet, moja korwetka, Focus... Focus? Focus. Z bardzo fajnymi kołami, jak widzicie tutaj. Mamy raz, dwa, trzy, cztery Fordy. Wow, mniej więcej porówno się podzieliliśmy. Jest Ford GT, zobaczcie. Same klasy S1, więc doskonale. Nie musiałem nawet dawać restrykcji klasy. Wszyscy wzięli odpowiednie samochody. Brawo dla wszystkich. Dobra, startujemy. Już ktoś tam wyleciał na pierwszym zakręcie. Wow. Oh, shit. Ała, co to było?
ten Ford tutaj hardkorowy jakiś z tym bodykitem koło mnie, Mustang, nie? Porobiony jakiś. Kogoś tam dogoniłem, ale kurde, w klasyfikacji to się chyba nie zalicza. Dawaj tego Forda. Ford GT kontra Corvetta. O kurde, Ford GT szybszy. Wbrew pozorom ten Ford GT tutaj w grze nie jest aż taki dobry, nie? No ale jednak lepszy od Corvetty. Kurde, mi się biegi już skończyły. Kurde no. Piąta pozycja, ech. O, tam się ktoś rozwalał między sobą, widziałem z przodu. Kogoś doganiam, chyba Camaro z przodu. Uwaga, co wygrało? Zaraz zobaczymy. Piąta pozycja i Fordy! Kurde, zobaczcie. Focus PO? Co to za Focus PO? Chyba z Platformy Obywatelskiej. Dobra, jedziemy teraz na szutry chyba, na szutry, nie? Pojedziemy sobie. Tutaj w sumie mieliśmy coś. Patrzcie, jest kurde trochę niskie. Przesadziłem trochę z tym zawieszeniem. Mogłem dać wyżej trochę. Najwyżej ją trochę podwyższę na ten. Na ten offroad, na przełajówkę, nie? Dobra, startujemy. Tu będzie ciekawie. Brudne spodnie, bo taki materiał. Wiem, śmieję się przecież. Okej, startujemy. Dlaczego ja pozostałych graczy widzę na mapce poza wyścigiem? O co chodzi? Co to było? Chyba ich po prostu nie dołączyło do wyścigu. O kurde. Ale ciężko. Trzeba uważać na tą wodę, bo... No nie da się przyspieszyć! Okrążenie to. Dobra, udało się złapać przyczepność jakoś. Ale patrzcie, jakoś tam trzymam się tej stawki. Piąta pozycja, co prawda. Jestem zadowolony z tej korwety. Myślałem, że będzie szło mi gorzej na tym szutrze. Że zaraz mi będzie samochód odwracać czy coś. A jest przyjemnie. Thank you.
Ale mnie zjadł. Dobrze jedzie tym pokusem z przodu. Nie mogę go wyprzedzić. Czy były te starsze pokusy, były w ogóle z napędem na 4 koła? Chyba na przód tylko miały, nie? Czy jak? No i ostatnie okrążenie. Chyba znowu Fordy wygrają. Ale już prawie się zaliczyłem do klasyfikacji. Chyba Fordy znowu. Miota jak szatan. Trochę miotało. No i zobaczcie, Fordy zdominowały. Nie ma opcji. Pojedziemy jeszcze jeden honorowy wyścig. Przełajowy. Faktycznie bardziej opłaca się chyba brać taki samochód, który poradzi sobie nawet trochę gorzej na asfalcie, a trochę lepiej na szutrach i offroadzie, nie? Może w przypadku Lamborghini zrobimy tak, Lamborghini kontra Ferrari, zrobimy tak, że będą same szosowe wyścigi, co? Na przykład będzie jeden nocny, jeden jakiś szosowy i jeden Goliat. O, co powiecie na coś takiego? Że jeden szosowy sprint, jeden nocny, jeden Goliat. To by było chyba najlepiej, nie? I w przypadku Ferrari i Lamborghini będziemy mieli klasę S2. Więc już naprawdę bardzo szybko. Co wy na to? Tutaj mamy klasę S1. No tutaj w przypadku mojego Chevroleta też warto by było. Kurde, że same te szosowe, nie? No ale Lambo i Ferrari to już... No mamy tam co prawda Urusa i w przypadku Ferrari chyba nawet nie mamy żadnego takiego offroadowego, nie? Nie kojarzę, żeby coś tam było takiego. Co to było? Ktoś nie trafił w punkt chyba. Coś czuję, że Ford tutaj też wygrają. Ktoś bardzo dobrze sobie samochód przygotował. Wystarczy, że trzy osoby sobie dobrze samochody przygotują i już mają, nie? Pozamiatane. Ja wziąłem korwetkę, bo po prostu to lubię, ale to nie przemyślałem, że to się nie będzie nadawać przecież na te offroady w ogóle. A tam się nie nadaje, kurde. Wszystko się nadaje. No i gotowe. Coś czuję, że Fordy zdominowały. Trzeba zrobić jeszcze... Tak, trzy Fordy. Ford Mustang S5 w ogóle na drugiej pozycji, nieźle. Ja sobie siedzę na huśtawce i sobie ciebie oglądam. Jak tam, Maciek, pogoda? Nie jest za ciepło ci na tej huśtawce? Chociaż w sumie
Nie no, już jest, już się zaczyna robić południe, no to będzie grubo, nie? Dobra. Robimy jeszcze pamiątkowe zdjęcie z pojedynku Chevroleta kontra kontra Ford. Okej, okay, czekamy na resztę. Kurde, ale fajnie poleciał driftem. Wow. Fajnie to wyglądało. Zobacz jak leci. Ja nigdy nie wiem, czy to jest Fiesta, czy to jest Focus. Ten to chyba Fiesta jest. Czekamy na wszystkich. Fajnie by było, jakby Chevrolety ustawiły się naprzeciwko Fordów, nie? Możemy tak w sumie robić. Chevrolety naprzeciwko Fordów, zróbmy tak. Ja się ustawię tutaj naprzeciwko dwóch. Naprzeciwko Fordów, o. Tak będzie to fajnie wyglądało. Nie? Co o tym myślicie? No i teraz to tak. No dawajcie Chevrolety na drugą stronę. O właśnie. Tu Ford Transit. Ej, ten Ford Transit chyba się tam nie ścigał, co? Czekamy jeszcze na resztę. I robimy foto. Ten Ford. Jezu, z tymi kołami, z tym bodykitem, ja nie mogę. Jak to wygląda? Straszne. Dobra, jeszcze ostatnia osoba. Ford. Bardzo fajnie. Będzie spoko foto, nie? Cyk. Robimy foto. Nawet trochę za daleko jesteśmy, nie? Od siebie. No i spoko. To wygląda, jakby były tylko dwie korwety.